Czasem można się przebrać. Co? To świecie. No to powodzenia. Tak, bo resztę macie na dole. Nie wiem, słuchajcie, jak się trzeba ubrać, żeby być aniołem, to chyba nie wystarczy sama szata, nie? Jak to mówi przysłowie, i nie szata zdobi człowieka, tak, może anioła też nie. Tak właśnie, nie? Ale żeby nie wystawało to ciemne spod... Jeszcze tam do tego dołożę, tak? O, nawet słuchajcie, lustro jest tam, tam żeśmy się ubierali. Tam było tak trochę tak, tak po malutku. Słuchajcie, brakuje mi skrzydeł, żeby pofrunąć. Tak. Feczek. Proszę bardzo. Oto i one. Słuchajcie. Oto i one. Diabeł w kombacie. Będzie jakiś? Żeby się nie bać? Nie, nie jeden. Dobrze. Słuchajcie. Trzeba było jakąś linkę, żeby poruszać. Te. Ale żeby widzieć, słuchajcie, to ja... Mogę udawać anioła, ale nie będę udawała, że widzę. Dobrze. No. To co, to ja to też nie zostawię, tak? Tak, to zaraz przy Zygmuntowi przekażę. Zygmuntowi, dobrze. No. Gdzie tam serdecznie. Słuchajcie, potrzebuję teraz świętego Mikołaja do pary. O, proszę bardzo. No. Pakujemy. Który to już raz pani powiedziała? Ja nie wiem. Wydaje mi się, że ta akcja tak wciągnęła mnie w tę atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, żeby z serca na gwiazdkę, myślę, że święta byłyby skromniejsze, no, nie byłyby pełne. Więc nawet nie wiem, który to raz uczestniczę. Tak powinno być, pomagać tym, którym powinniśmy, którzy potrzebują tej pomocy. W tym roku wyszła akcja poza Łódź, są także inne miejscowości, czyli tak się rozszerza. Pani wojewoda już uczestniczyła przecież. Tak, byłam ze świętym Mikołajem z Urzędu Marszałkowskiego tym razem w Łasku z paczkami i cieszę się niezmiernie, że również w tych miejscowościach poza Łodzią ten Caritas jest, bo on jest obecny, ale że również akcja Serce na Gwiazdkę, pomoc w czasie Świąt Bożego Narodzenia również jest realizowana, bo tak naprawdę wszędzie mamy rodziny takie, dla których ta świąteczna paczka, którą Caritas zorganizuje, pozwoli spędzić te święta godnie przy pełnym stole. Dzisiaj mamy debiutanta w roli Mikołaja. No tak, i to myślę, że wszystkich nas jakoś interesuje, ale ponieważ ksiądz arcybiskup świetnie się wpisał w klimat naszej archidiecezji, więc myślę, że i ta rola nie będzie do spełnienia, a my możemy się sporo nauczyć jeszcze.